Klara, spotykamy się na premierze Zenka. Opowiedz, jakie emocje? Jesteś gotowa na tą premierę? Tak, nie jestem gotowa na rozmowy z kolejnymi dziennikarzami, bo nie lubię, ale sorry, porozmawiam z tobą. Nie jestem gotowa, to znaczy ja mam problem z premierami, nie lubię takich wydarzeń za bardzo i też trochę jest dla mnie trudna otoczka wokół tego filmu, bo praca na planie była wspaniała i myślę, że zrobiliśmy ciekawy film i fajny film. No ja nie mam dystansu, to znaczy widziałam go, ale kompletnie nie umiem na niego spojrzeć obiektywnie. Natomiast wydaje mi się, że jakoś jest bardzo ciekawy i nieoczywisty. To znaczy, że myślę, że i fani, i hejterzy się trochę zdziwią. To znaczy, że on nie jest taki, jak się spodziewa jedna i druga strona. Jaka będzie Danuta Martyniuk w twoim wykonaniu? Będzie bardzo podobna do tej prawdziwej, czy jednak dodałaś coś od siebie? Ja się gdzieś nie wzorowałam na prawdziwej, to znaczy tyle, ile tam było w scenariuszu, nie wiem, ile tam było wzorowane, prawda, ile nie. Natomiast ja po prostu to traktowałam jako kolejną postać i tak do tego trochę podeszłam. Postać, która wydała mi się interesująca do grania po przeczytaniu scenariusza, bo gram kobietę na przestrzeni wielu lat, powiedzmy 30, jakaś taka jest rozpiętość. I też postać ciekawą, bo różne są tutaj po prostu historie i różne niuanse do wygrania i po prostu wydało mi się to ciekawe. I wydało mi się ciekawą postacią, bo gdzieś jest silną kobietą, nie jest jakąś taką zahukaną żoną, tylko jest jakąś interesującą, wydaje mi się, babką. Właśnie, bo to jest jednak coś, czego cały czas nie mamy w polskim kinie, takich naprawdę obrazu silnych kobiet, więc miejmy nadzieję, że może w końcu to się zmieni. No nie wiem, czy to jest materiał aż na granie tak bardzo silnej postaci, jakiej mówisz, ale na pewno to nie jest jakaś zahukana, biedna dziewczyna, tylko myślę, że jakby jest to partnerka równorzędna tutaj mężczyzny. Tak mi się wydaje, nie wiem, mam nadzieję. Jak pracował ci z Janem Chryniakiem, który jest reżyserem tego filmu? Jaki to jest twórca? Z Jankiem pracuje się wspaniale. Myśmy spotkali się wcześniej przy okazji pracy nad Kantorem, który jeszcze nie został skończony, ale mam nadzieję, że zostanie. Janek jest super, to znaczy... No super, tak się mówi. Nie, bardzo, bardzo dobrze się z nim pracuje jako z reżyserem. Ja mu bardzo ufam i to jest ważne dla aktora, jeżeli czuje się bezpiecznie i ufa reżyserowi, ale też potrafił stworzyć, znaczy zaprosić takich twórców do pracy i stworzyć takie warunki na planie, że to był jeden z najwspanialszych planów, na jakich byłam w życiu i myślę, że wielu ludzi miało takie odczucia i z ekipy aktorskiej, i z ekipy technicznej. Myśmy się naprawdę wszyscy bardzo zżyli i wszystkim było strasznie smutno, jak kończyliśmy te zdjęcia, bo i to jest jakoś bardzo cenne. To znaczy ten komfort pracy na planie i ta przyjemność i też myślę, że wszystkim stworzył też takie warunki, że wszystkim naprawdę bardzo na tym zależało. Wszyscy wierzyli w ten projekt, wszyscy chcieli zrobić to jak najlepiej i nie skupiając się kompletnie jakby na tym, co będzie z tym filmem się działo później, tylko na tym, jak jesteśmy tu i teraz razem ze sobą i jak pracujemy. I to było super. Jak myślisz, na czym polega fenomen Zenka Martyniuka tak w ogóle? Czemu Polacy go pokochali? No myślę, że Polacy w ogóle kochają jakoś disco polo. Nie wiem, dlaczego... Nie, przepraszam. Znaczy, nie. No, to jest muzyka może, której ja nie słucham, ale no jest to jakiś fenomen. To znaczy gdzieś, myślę, że początki disco polo, już się powtarzam, no nie wiem, wszędzie mówię to samo, ale dobra. Początki disco polo, które gdzieś miały, jakoś zbiegły się z transformacją. No myślę, że to nie jest jakoś bez przyczyny. To znaczy... że akurat taka muzyka gdzieś tam wtedy wypłynęła. No oczywiście jakby można mieć do tego pretensje, że ludzie słuchają takiej, a nie innej muzyki, ale myślę, że to jako fenomen gdzieś to disco polo jest ciekawe. Też już tutaj mówiłam, że była jakiś czas temu wystawa w Muzeum Etnograficznym dotycząca disco polo. Myśmy na niej byli, też grupą poszliśmy, akurat trafiliśmy na oprowadzenie kuratorskie. To było bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jako pewne zjawisko ta muzyka, no to jakby nie można pozostać obojętny. Znaczy można tego nie lubić i nie zgadzać się, że tylu ludzi tego słucha, ale jako zjawisko, no to nie można tego bagatelizować. Znaczy jakieś są przyczyny tego, że ludzie akurat za taką muzyką poszli. A jeśli chodzi o samego Zenka Martyniuka, myśmy go poznali i on gdzieś jest ujmujący, to znaczy jest skromnym człowiekiem przy tym wszystkim i to mi się strasznie podoba. I myślę, że dlatego on zrobił większą karierę niż inni, dlatego że jest gdzieś w tym autentyczny i tego mu nie można odmówić. Można lubić, można nie lubić, natomiast... jest gdzieś gościem, który po prostu robi swoje, od początku, z pasją i tak dalej. No, czy ktoś to lubi, czy nie, no to już jest inna sprawa, ale natomiast na pewno rozumiem to akurat, że akurat on, a nie inni. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Zenek? No właśnie zależy jacy widzowie, bo myślę, że fani mogą być zdziwieni, że na przykład, nie wiem, oczekiwali, że będzie więcej muzyki disco polo w tym filmie, a nie ma ich wcale aż tak dużo. A hejterzy, którzy mam nadzieję, że zobaczą też, bo ze względu na film, a nie na jakby temat,
sam. Myślę, że mogą być zdziwieni, że to nie jest kino stricte rozrywkowe, że to nie jest tutaj hołd złożony muzyce disco polo, zupełnie nie. To już na sam koniec, bo nie sposób Cię o to nie zapytać. Co nowego wkrótce w Teatrze Powszechnym, bo teraz niedawno były Diabły, był spektakl Krystiana Lupy Capri, no cały czas grana też jest Klątwa, która wyprzedaje publiczność w mgnieniu oka, więc opowiedz o tym. Myślę, że my w ogóle nie narzekamy w Teatrze Powszechnym na brak widowni, to znaczy mamy naprawdę zazwyczaj komplety albo nadkomplety i bardzo zapraszam na wiele spektakli, to znaczy gram tam wielu z nich i jakoś bardzo się z tym teatrem utożsamiam i z tym, co on robi. Nie jest to może tutaj dobre miejsce do mówienia tego, ale dlaczego nie? Ja się z tym utożsamiam po prostu. Uważam, że ten teatr robi dobrą robotę, taką społeczną też. Ci, którzy akurat, teraz mówię o hejterach, ale innych, ci, którzy hejtują nasz teatr, w większości tych spektakli nie widzieli i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Rzadko nam się zdarza, żeby ludzie wychodzili w trakcie ze spektakli, nawet z tej klątwy po prostu obrazoburczej. No jest to dosyć irytujące, że też właśnie ludzie używają też, o właśnie, tak jak Zenek jest użyty politycznie trochę w innym sensie, tak samo nasza klątwa na przykład została użyta politycznie w innym kontekście, ale też została użyta politycznie i to jest niefajne, bo została użyta po to, żeby coś innego jakby wypuścić, natomiast jakby nie było brane pod uwagę, dlaczego ten spektakl powstał i dlaczego jest ważny, dlaczego porusza ważne tematy i no i dużo tam było przekłamań, jeśli chodzi o to, co w tym spektaklu jest, a czego nie ma. Prawda, to tak naprawdę chyba nie skłonił ludzi, którzy go nie widzieli, do dyskusji, bo oni już mieli z góry założoną tezę. Nie najbardziej, znaczy teraz mnie to śmieszy, jak wypłynął hejt po tym spektaklu, to nie było śmieszne w ogóle. Myślę, że wszyscy się baliśmy, bo z tym się nie spotkaliśmy, z takim hejtem nigdy wcześniej, ale no, że właśnie ludzie pisali, a obrażajcie tam muzułmanów, a róbcie coś, jakby to świadczyło o tym, że nie widzieli kompletnie tego spektaklu, pomijając to, jakie to ma znaczenie, znaczy jakby o czym my mówimy w ogóle, znaczy dlaczego przywoływane są takie rzeczy, to jest jakby znamienne, że zazwyczaj jakby padają te same argumenty w tych dyskusjach, czyli to jest żaden argument, ale akurat gdyby ludzie zobaczyli ten spektakl, zobaczyliby, że on jakby uderza w dużo czułych punktów i uderza również w twórców tego spektaklu, czy też teatru lewicującego, zaangażowanego tak zwanego, że właśnie, nie wiem, no ja tam na przykład mam taki monolog, nie wiem, czy mogę tyle gadać, ale nieważne, mam taki monolog, który właśnie uderza w twórców lewicujących, lewicowych, którzy jakby niby są zaangażowani, a używają na przykład kobiet, aktorek w sposób taki, który jest instrumentalnym traktowaniem. Więc gdyby ludzie to zobaczyli, to by może się zorientowali, że to tak do końca nie jest. No ale nie oglądają, tylko mówią, hejtują, zgłaszają do prokuratury. No cóż, mogę powiedzieć.